pachołek się wypierdolił. Wyjazdem przodem, kurwa. Stój tu, dziadu, kurwa. Moi drodzy, mamy 22 października, godzina 7.30. Dzisiaj można generalnie oficjalnie uznać za pierwszy dzień mojego prawa jazdy wyjazdowego. Dojechaliśmy na symulator, miało być 60 km, tak mnie pani poinformowała, ale jednak wyszło 100 km, bo trasą Guarano. No witam, moi drodzy. Sytuacja wygląda generalnie tak, że przyjechałem na jazdy, tak? Był pan instruktor. No generalnie kazał wsiąść ciężarówkę, tak, zrobiliśmy łuk, zrobiliśmy zatoczkę, zrobiliśmy wjazd skośny, wjazd na wprost i tyle. I powiedział, że mam jeździć do godziny 15, jest godzina 11, mam sobie zostawić ciężarówkę tam koło naczepy, tam o, i tyle w temacie. Sobie jeżdżę, manikiem. W sumie jestem... Z jednej strony szczęśliwy nad takim rozwiązaniem, a z drugiej no jednak może chciałbym się jakichś niektórych rzeczy dowiedzieć. No i dobrze, no lecimy po prostu, zrobimy sobie jeszcze łuk, mam jeszcze chwilę czasu. Także widzicie, tam idzie mój kolega, z którym właśnie jeździmy sobie we dwójkę. Łuk w cholernie do dupy pogodzie. Straszna jest pogoda, od samego początku jest tak ohydna pogoda. Żadnych, o, słupek. Właśnie, druga rzecz, nie? Słupki wystają tyle poza obrys, tak? Także to też jest ciekawa opcja. Wiecznie są powywalane, ale to w sumie leży w naszej kwestii, skoro samochód jest do naszej dyspozycji i jakoś tam sobie ten plac możemy pod siebie ustawiać, znaczy ustawiać, no dbać o niego, no taką można tak powiedzieć. Ale się nie chce wyjść z samochodu i po prostu go poprawić, no ważne, żeby tam kołami po nim nie jeździć. Myślę, że już starczy. Nawet możemy sprawdzić. Wychodzimy zawsze tyłem, bo za to egzamin jest uwalony. No lepiej być nie mogło, no. Jest idealnie. Cześć, moi drodzy. No dzisiaj mamy niedzielę, czyli równiutkie 7 dni. Widać, naczepa już jest podpięta. Kolega się tam, kolega męczy. Co mogę powiedzieć? Miałem egzamin w piątek. Dzisiaj mamy niedzielę, czyli 2 dni temu. No udało mi się zdać na 73 punkty na 74 możliwe, także jest ok, uważam. Teoria już jest z bani, ale nie czas na świętowanie, bo się przypomniało, że 31, czyli mamy dzisiaj 28 października, czyli za 3 dni mamy w środę test na kwalifikacje zawodowe. Będzie w formie papierowej, co o dziwo. Nie wiem dlaczego, może i dlatego, żeby nie uczyć się na pałę, nie kojarzyć ze zdjęciami i tak dalej. Póki co, tak jak mówię, jak widać, trenujemy łuk z naczepą, drugi dzień, a właściwie to druga godzina, bo wczoraj tylko godzinę oczywiście mogliśmy jeździć. Witam, moi drodzy. Dzień egzaminu praktycznego. Jest godzina 8. 8.30, 28 dokładnie. Tam jest Word. Także ja mam egzamin 10.55. Także wejdę, podejrzewam, koło 11.50. No i mam nadzieję, że będzie zdane. Jakoś tam się miałem nie stresować z założenia, ale
stres dochodzi ogromny. Siemanko moi drodzy, w odmiennej scenerii. Scenerii autosan. Jesteśmy w autobusie. Ja sobie może przejdę tam na tył. Wczoraj były egzaminy. Mieliśmy w trójkę egzaminy. Na kategorię C, egzamin praktyczny. No mi się udało, że go zdałem za pierwszym razem. Poszło w sumie gładko. No co tu więcej powiedzieć. Jutro mam już egzamin na naczepy. Na przyczepę. Tak, czyli C plus E. O godzinie 10.35. I tak to mniej więcej wygląda.